Myśl 709. Do poznania ducha nie potrzeba żadnych wielkich nauk. Wiara naprowadza na tę ścieżkę poznania wiedzy o sobie samym i o prawdziwym naszym rodzicu. Filozofia dodaje skrzydeł. W książkach też się trafia parę zdań prawdziwych i warto czytać, uczyć się, podglądać myślicieli. Myśl to przede wszystkim twój duch, zatem już jesteś blisko ducha. Gdy rozwiążesz wszystkie swoje problemy egzystencjalne i filozoficzne, poznasz całego siebie. To może potrwać, braknie życia. Lepiej zabrać się już do pracy. Bóg czeka. Bóg ma dużo czasu i będzie czekał, aż ostatni duch zrozumie niedoskonały wszechświat i pokusi się na powrót do nieba. Słowa Ojca Pio. Cierpienie dla myślących i biorących pod uwagę jego przyczynę oraz skutek może być promem łączącym ich z duchem. Cierpienie powinno oczyszczać naszą świadomość, ale nie każdy je rozumie i często przeciwstawia się mu. Do pewnego stopnia słusznie. Przy nowym rozdaniu, w nowym życiu, być może pojmiemy, kto jest twórcą naszego cierpienia. Cierpienie jest faktem naukowym i przez naukę wywołanym. Jest eksperymentem dawnych świadomości. Skoro nas dotknęło, to zapewne nie bez naszej winy. Maczaliśmy w tym palce. Ostatecznie musimy te błędy ponaprawiać i wyzwolić się z życia opartego na cierpieniu. Ojciec Pio potrafi cierpienie wykorzystać dla uzdrawiania i naprawiania utraconych radości. Wielu ludziom przywrócił spokój i radość. Pokazał drogę, którą należy podążać. Człowiek jest poszukiwaczem szczęścia i zadowolenia, ale zapomniał o tym. Dzięki komu może to osiągnąć? I tutaj się zaczynają filozoficzne schody, które są najważniejsze w jego życiu. Bez dążeń i myślenia nie da się żyć. Słowo i myśl są życiem duszy i jej energią. Jezus, gdy się urodził na ziemi, też musiał szukać sensu życia. Potem dopiero dowiedział się, po co tu przyszedł. Musiał przejść przez wszystko tak samo jak my, inaczej nie zrozumiałby nas. Był naszym bratem. Swojego ducha każdy musi odnaleźć, jeśli chce mieć święty spokój i osiągnąć szczęście. Duch jest tobą. Ciało jest jego wyrazicielem w motorycznej formie. Ale ta forma wciąż nie jest doskonała. Kiedy staniemy się podobni do Boga, będziemy dysponować fantastycznymi ciałami. Na ziemi nigdy nie jesteśmy niczego pewni, a to jest bólem. W niebie jest tylko pewność, ale i prawdziwa wolność. Można opuścić niebo, jeśli ktoś będzie miał taki kaprys. Tylko dokąd pójdzie? Oto pytanie. Są tacy, którzy i dziś wychodzą z nieba. Słowa Ojca Pio. Ale nie muszą, chcą. Często czynią tak w dobrej wierze. Lecz zawsze kończy się to dla nich tragicznie. Decydują się na życie w różnych systemach bytu materialnego. Kiedy dusze już wrócą z dalekiej podróży kosmicznej do nieba, nigdy więcej na ten kaprys sobie nie pozwolą. W niebie nie ma dyktatury. Panuje tam pełna swoboda i wolność. Istotne jest to, że tam nikt nie umie krzywdzić. Przeciwnie, potrafi tylko kochać i pieścić. Wiedza o duchu jest wiedzą poufną, piękną i niepokorni jej nie posiądą. Powód? Bo nie są w stanie pojąć jej mądrości. Walka z wiatrakami im w tym przeszkadza.
Naprawdę dużo wysiłku potrzeba, żeby zwyciężyć siebie samego, pokonać własne smutki, zniechęcenia i uprzedzenia. Wiadomo, że w trakcie jednego roku nigdy do końca tego nie pokonamy, a nawet nie stanie się to w ciągu wielu żyć. Trudno zwyciężyć zło na tym świecie. Zawsze będzie tu małe piekło. Pomimo to Bóg wyprowadza z tego wszechświata wiele dusz dziennie. Udaje mu się, choć tutejsze cywilizacje są temu przeciwne. Nie chcą wiecznego nieba. Wolą swoje materialne nieba na planetach. Dlatego ten czyściec trwa prawie w nieskończoność. Słowa Ojca Pio. Tylko ochoczym Bóg jest w stanie pomóc. On nie wkracza w wolną wolę istot. O wszystkim sami decydujemy. O wyjściu z nieba i o powrocie do Niego. W niebie nie ma ani biznesmenów, ani żebraków, jak to ma miejsce tu, przy gwiazdach kosmosu. Tam wszyscy są równi. Natomiast w tworzeniu sztuki i piękna w niebie mają wszyscy swoje bogactwo i odmienność. Miłość ich jest kolorowa, malowana uwielbieniem i przybiera niezwykłe formy. Tam każdy jest innym indywiduum. Słowa Ojca Pio. Leki materialne służą ciału jako niższej formie bytu. Dusza niematerialna nie potrzebuje żadnych leków. Jej życiem jest stała, atrakcyjna miłość, pełna przygód i podróży po niepoznanym nigdy do końca niebie. Jej zdrowiem jest gra miłości. Tam będziesz miał całe niebo do dyspozycji. Słowa Ojca Pio. Gdy prawo zostanie pokonane przez miłość, zniknie krzywda. Miłość nigdy świadomie nie krzywdzi, daje wolność i dobro i to, co ma w sobie najpiękniejsze. Ale to niestety niedościgłe, niebiańskie ideały. Można próbować ich dosięgnąć. Zaczyna się zawsze od myślenia i refleksji na ten temat. Kosmos trzeba kochać, bo dzięki temu szybciej się on zbawi. Sami jego twórcy nie za bardzo go kochają. Musimy to robić za nich i to jest w nas piękne. Nawet największą niedoskonałość i słabość należy kochać, ponieważ dzięki naszym dobrym i pozytywnym pragnieniom wszystko może być przemienione i przebóstwione. Bóg tego dokona, ale musimy mu w tym pomagać, bo to myśmy nawalili, a teraz poprzez dobrą rękę Boga możemy zrozumieć, jak ważny jest powrót do nieba. Miłość potrafi przemienić wszystko, na tym polega zbawienie starego życia. Duch jest piękny w każdej swej formie i w każdym ubraniu uszytym przez czar miłości. Największy filozof świata powiedział, że Bóg jest miłością i w te słowa bezgranicznie wierzę. Do końca moich dni w tej pełnej konfliktów i upokorzeń galaktyce. Ukryty duch. Duch twój ukrył się w gąszczu zieleni, roznosi się nad falami jezior. Istotą swą dosięgasz wszech rzeczy. Każdym spojrzeniem oglądasz gwiazd tysiące. Ogień, powietrze, ziemia, atomy pierwotne, wszelkie piękno i żywota okrucieństwo. Rzeczy foremne i bezforemne. Pojmujesz, płyniesz, jesteś. Duch twój oczyszczony łapie strumienie prawdziwej miłości. Szczęście i wieczność twoja. Czas ziemskiej wędrówki przysłonił jasność widzenia. Materie niepierwotne wnoszą tyle zniechęcenia. Ale duchem wiesz, sercem bierzesz,
skarbów nadziemskich miliony, także duch Twój przepełniony. Niejedno gorzkie słowo trawiłeś i cienie tego, co oskarżone. Służyłeś już trudnemu życiu. Duch Twój ukrył się w gąszczu zieleni. Tajemne to obszary wielkie. W niebie nic się nie marnuje i nie trzeba tam dbać o ekologię. Wieczne niebo to całkiem inny projekt niż ten nasz w kosmosie. Wciąż lecimy do nieba? Każdy ma swój czas, ale na pewno tam dolecimy. Nie ma innej możliwości. To cel naszych, ziemian, pragnień i oczekiwań. Na innych planetach jeszcze nie mają tych pragnień. Muszą się zbuntować przeciw władcom kosmosu, tak jak myśmy to zrobili. Dlatego wylądowaliśmy na bardzo cienkiej planecie, ale za to świadomość mamy fantastyczną, pełną przebaczenia i miłości do Boga. Mędrcy nie pokładają nadziei w pieniądzu, lecz starają się o swój wzrost wewnętrzny. Poszukują oni życia wiecznego, które jest cenniejsze niż bomba atomowa i złoto. Mędrcy szukają eliksiru miłości i alchemii wiecznego życia. Warto zatem zostać mędrcem. Każdy może nim być i już po części jest, skoro urodził się w ciele na tej planecie. Oby tylko dotrzymał słowa, bo każdy o tym decyduje przed zejściem tu. Najbardziej odważni, niepełnosprawni, ociemniali, psychicznie chorzy, ludzie po wypadkach i tak dalej, wzięli na swoje barki bardzo duży ciężar, by wynagrodzić przed Bogiem swój pierwotny błąd. Czasami nie dają rady, i oni, i ich rodzice. Ale taka nieudana próba też się liczy jako lekcja. O tym mi mówił ojciec Pio. Każda śmierć i cierpienie to refleksja filozoficzna, a zarazem zbawienna. Trudne to, ale jednak to cenna lekcja edukacyjna, by odzyskać utraconego kiedyś Boga. W tym celu ludzie, dawni aniołowie, poświęcają swoje całe życie. To nie jest bujda, ale fakt weryfikowalny intelektualnie, duchowo, psychicznie i na poziomie organicznym. Skoro mamy mózg, to chyba to pojmiemy. Już pojmujemy, bo żyjemy w bardzo surowych i twardych warunkach egzystencji. A to nas, jeszcze nie wszystkich, skłania do oklęknięcia przed absolutem, czyli Bogiem. Choć przed urodzeniem się tu obiecywaliśmy Bogu, że jednak będziemy z Nim. Jak widać, różnie bywa. Duch otwarty, niezmanipulowany pięknem i dobrem planety Ziemia. Rozumie wszystko, pojmuje czas, przestrzeń ziemską i niebiańską. Pycha jest potwornym błędem wyrażającym się poprzez wszystkie formy ludzkiego egzystowania. W idealnym świecie pycha raczej się nie pojawia. Choć kiedyś się pojawiła i skończyło się to dla nas katastrofalnie. Od tej pory żyjemy na kamieniach kosmosu, na wygnaniu z nieba. Kto nas stamtąd wygnał? Nikt. Sami o tym zdecydowaliśmy. Smaczek wolności powiązany z pychą spowodował upadek energii. Teraz, żeby żyć, musimy tyrać, aby tę energię pozyskać z innych istot. Sytuacja gorsza niż najlepszy horror. Ale nam się i tak tu podoba, pomimo przelewu krwi. Dlatego potrzebna jest filozofia, by rozwiązać sobie ten egzystencjalny problem i w końcu powrócić do nieba. Platon ten problem dla siebie rozwiązał wcześniej, zanim w tym rejonie galaktyki pojawił się Chrystus.
Na świecie nie ma doskonałych artystów, bo wszyscy przede wszystkim są zmysłowi i swój artyzm wyrażają za pomocą rąk i narzędzi, a to nie jest wszystko, co może dusza. Prawdziwy artysta to ten, który zobaczył bogactwo duchowe i nim się zachwyca, tworząc we wszystkim i wszędzie klimat miłości. Może być nim każdy człowiek, nawet pozbawiony jakichkolwiek talentów. Wystarczy ten jeden. Wytrwałość oraz cierpliwość to wielkie cnoty. Lecz miłość i tolerancja, wyrozumienie dla błędów popełnianych przez inne anioły, przebaczenie i odważne zwracanie uwagi tym, którzy źle czynią, są jeszcze większe. Życie najczęściej marnuje się za pomocą trosk, egoizmu i braku refleksji. Myśl połączona z uczuciem wywołuje w nas niebo. Warto w to wchodzić, ale trzeba bardzo uważać, bo w systemach nieb galaktycznych od miłości do nienawiści tylko krok, a taka zmiana nastroju oznacza dla nas piekło. Każdy z nas wiele razy w życiu tego doświadcza, więc uczmy się dobrego nastroju cały czas, by unikać wrzasku piekła. W niebie nie ma stagnacji. Tam przecież jest sama istota życia, ruchu i pokoju, komfortu, piękna i podboju w serc czarem delikatności i czułości. W niebie mamy też piękną muzykę, której na ziemi jeszcze nie słyszano. Słowa ojca Pio. Postęp nie polega na odchodzeniu od ducha. Jeśli jakiś system lub cywilizacja ku temu podążają, to zmierzają w złym kierunku, od miłości do nienawiści. Materializm ma tendencję wywoływania konfliktów. Dusza otwarta, czuła i wrażliwa zawsze ucieka od niepokojów. Stara się stwarzać atmosferę pokoju i harmonii oraz zrozumienia. Na ziemi cały czas wszyscy biegną za zdrowiem, przywiązują wagę do profilaktyki i tak dalej. W niebie takiego biegu nie ma, ponieważ zdrowie tam jest doskonałe i na dodatek wieczne. Tak się tutaj przyzwyczailiśmy do chorób i śmierci, że już prawie nie wierzymy w inny, doskonały świat. Dobrze, że Jezus o tym idealnym świecie nam przypomniał. Znów możemy tęsknić i wierzyć. Wbrew naukowcom z różnych planet i galaktyk. Błędne są systemy państwowe, polityczne. Błędne konstytucje, które nie wychowują obywateli ku miłości, które nie przywiązują wagi do kształcenia charakteru. Błędne są te systemy edukacyjne, w których brak wiedzy o ostatecznym celu i sensie życia człowieka. Edukacja powinna skłaniać do głębokiej refleksji i pobudzać serce i umysł do poznawania ideałów ideału. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy są zdezorientowani w swoim życiu, szczególnie ci, którzy zagubili ducha lub jeszcze nie odtworzyli go w sobie. Niektórzy mają dopiero zadatki na aniołów, którymi bardzo dawno temu byli, ale stało się jak się stało i teraz mamy problemy w każdej sekwencji życia. Czas wolny to czas ducha, a nie leniucha. Duch to wolność, brak granic, ale nigdy nuda. Dusza ze swoim niebiańskim ciałem jest wiecznie aktywna. Mało tego, nigdy nie śpi, nie odpoczywa, gdyż nie potrzebuje regeneracji, ponieważ nigdy się nie męczy i nie zużywa energii.
Niebo jest stworzone dla wiecznej zabawy i przyjemności istnienia. Na ziemi mamy jedynie od czasu do czasu poczucie takiej boskiej świadomości. Na ziemi walczy się wyłącznie o przeżycie. Ta walka jest dziwna i niezrozumiała. Każdy czuje, że tak nie powinno być, a jednak jest. Kto temu winien? Czy Bóg się pomylił w obliczeniach? Może jest na to wyjaśnienie. Nie pozostaje nic innego, jak w dalszym ciągu szukać odpowiedzi. Powinniśmy stać się Platonami i Jezusami. To mądrzy filozofowie naszego globu. Wówczas będzie może łatwiej to wszystko pojąć. Życie jest zbyt krótkie, szkoda czasu na eksperymenty. Słowa ojca Pio. Przez cały dzień mówi się o sprawach świata doczesnego, a to jest takie trudne, męczące i niewygodne. Przeszkadza naturalnej chęci posiadania nadziei. Pomimo obciążenia nas światem, trzeba się starać pomiędzy myślami znajdować kawałki wiecznego domu. Da się to zrobić. Byt materialny zaprogramowany jest tak, by przyćmiewał wszystko, aby poza nim społeczeństwo nie widziało prawdy o oryginalnym świecie. Można to pokonać? Można, sercem i głową. Prawie każdy, kto posiada zdolny umysł, staje się jego ofiarą. Ale tak nie musi być. Wystarczy zdobyć garść pokory i już będzie całkiem dobrze. Zdolności często doprowadzają do klęski, stając się największymi pokusami. Środowiska o zmanipulowanych sumieniach tylko czekają na bardzo uzdolnionych, by ich wykorzystać dla swych niecnot i siania nieporządku. Wszystko, co czynisz i jak myślisz, to zasilanie dla świata. Ma wielki wpływ na to, jaki świat jest obecnie. Gdyby w tym momencie wszyscy myśleli tak pozytywnie jak ty, świat byłby bajką z nieba. Dlatego tak ważna jest edukacja świadomości w odkrywaniu dobra i szlachetności, cnót miłości, ciepłej i przyjaznej. Wolność jest ważna, ale nie najważniejsza w tym świecie. Dobro i cnota postaw są ważniejsze od wolności. I nie ma sensu oddawać życia za wolność bez szlachetności i miłości. Prawdziwe życie to prawdziwa wolność i bezinteresowna miłość. Nigdy i w żadnym czasie nie wolno nikogo potępiać. Można na własny użytek krytykować, ale to nie ma znaczenia. Wszyscy mają prawo do szczęścia i przyjemności. Pragną bajkowej, niebiańskiej przyjemności, nawet gdy czasem postępują źle. Przyjemności świata niewiele różnią się od niebiańskich przyjemności. Tam są absolutnie doskonałe, a tu różnie z nimi bywa. Rozkosz to świadomość. Po doświadczeniach rozkoszy w kosmosie będziemy mogli porównać, która jest bardziej otwarta i trwalsza, planetarna czy niebiańska. Stawiam podobnie jak Jezus na tą niebiańską. Światy niebiańskie, galaktyki niebiańskie są doskonałe. Tam rajskie życie jest bezproblemowe. Czym są pieniądze? Czego symbolem? Symbolem nieba, bogactwa i wiecznego komfortu. Dlatego nie można żałować nikomu szczęścia i pieniędzy. Najlepiej, gdyby wszyscy ludzie na ziemi mieli pałace i w nich sobie żyli na wzór nieba. Ale nadzorcy w tym świecie nam zabraniają. Tylko szatan w swoich pałacach może żyć w komfortach. Nam zabrania,
robiąc z nas złomiarzy i pracowników duchowych oraz fizycznych. Ziemia to kołchoz pracy. Słowa Ojca Pio. Film Mela Gibsona Pasja. Pytaliśmy Ojca Pio o tę produkcję. Ojciec odpowiedział: za dużo w nim krwi. Tak nie było. Ważne jest, jak dziś myślisz, jak kochasz i czy masz chęć do kłótni z innymi, czy nie. Istotne jest, jak myślisz. To najprawdziwsza elektrownia atomowa dla świata, który jest strasznie pogubiony w swych ideach. Brak dzisiaj temu światu szlachetności i cnót. Ważne jest to, co dajesz. I to w zasadzie tyle zbierzesz. Jeśli dajesz uczucie i miłą świadomość, inne szlachetne istoty oddadzą tobie to samo. Listek. Oto dzień pogodny, słoneczny, kiedy otrzymuję od ciebie listek nadziei. Wierzyłem z całą siłą, że wytryśnie to źródło z porannego szumu. Umykają uczucia jedno po drugim. W każdej rzeczy odbijasz się jak w lustrze. Biegnę na spotkanie. Szkoda, że nie można tak stale. I już rzucam spojrzenie na źródło. Słyszę, jak pięknie śpiewasz. Wśród czaru prostoty, delikatnie jak piórko, chwytasz mnie za dłoń i rozpalasz moje serce. Porywasz w nieznane wąwozy, doliny, nad jeziora gorące. Oto dzień słoneczny, pogodny, kiedy otrzymuję od ciebie listek nadziei. Brak wiedzy o duchu powoduje na świecie najwięcej problemów. Dlaczego? Ponieważ Bóg ma receptę na wszystko, posiada wszelką wiedzę, na którą powinniśmy liczyć, a skoro liczymy tylko na siebie, popełniamy błędy, których nie potrafimy naprawić. Takim błędem jest na przykład bezlitosny kosmos, który wszystkim w każdej chwili grozi nieszczęściem. Każdy oddech w nim może być dla ciebie ostatni. Nie wygląda to różowo dla tych, którzy nie wyobrażają sobie życia poza tą planetą. W życiu człowieka wszelka przesada jest pokusą dla wyobraźni, która nie przewiduje skutków. Zmysłowa, cielesna radość jest ograniczona i nazbyt eksponowana w kosmosie. Przecież ona, można tak powiedzieć, nie dorasta do pięt duszy. Dusza ma o wiele lepsze i doskonalsze zmysły ciała niebiańskiego. Dusza ma inne ciało, do którego człowiek jeszcze nie dociera. Ale to się kiedyś zmieni. Wszyscy odzyskają swoje przepiękne, wieczne kreacje cielesne i przepiękne ubrania. Odzyskamy wieczne pałace i cudne garderoby. Jezus to sugerował, a Ojciec Pio potwierdził mi to w trakcie naszych rozmów. Bez wyjątku każdy, jeżeli pragnie i szuka, może odnaleźć Boga. Ale trzeba szukać szczerze i z wiarą, nie naukowo. Nauka jest na ogół przeciwko Bogu, bo jej natura jest zbyt empiryczna i stale zakotwiczona w niewiedzy. Dlatego nazywa się nauką, zdobywaniem wiedzy. Wiara nie sięga po żadne punkty zaczepienia. Serce ich nie potrzebuje, bo ono funkcjonuje niezależnie od wszystkiego. Problem ma jedynie umysł. Bardzo trudno skorelować serce z umysłem. Aniołowie to potrafią. Wiele jest zaniedbań, a wiąże się to niestety z duchowym lenistwem. Za mało oddajemy się refleksji, za mało podczas swoich zajęć medytujemy. Ciągle żyjemy na zewnątrz, wśród chaosu i morza wrażeń.
Aktywność w życiu jest ważna, ale ona nie stanowi o ideałach. O wyższym świecie trzeba stale sobie przypominać, gdyż co dzień gubimy jego cudowną woń. Bóg na początek pozwala duszy na kosztowanie go w tym świecie poprzez oglądanie piękna, gór, kwiatów i tym podobnie. Ale jeśli dusza zechce iść dalej, musi to wszystko porzucić, bo cała natura nie jest oryginalna i nie przez niego stworzona, lecz przez jego dzieci. Gdy w ten sposób człowiek zrozumie świat, Bóg będzie odrywał jego duszę od materii kosmosu i pokazywał jej w nadziei i uczuciu, a potem w widzeniu, świat idealny, niebiański. To zachęci duszę do życia wiecznego, jakiego na planetach nie ma i nigdy nie było. Na tej ziemi nigdy raju nie było i nie będzie. Słowa Ojca Pio. A Kościół z uporem głosi, że tu był raj, ogród Eden. Kościół nadal uznaje Stary Testament i jego wymyślone historie. O Starym Testamencie powinno się już dawno zapomnieć, tak mi powtarzał ojciec Pio, kiedy go o tę książkę spytałem. Dobrze jest szukać życia wiecznego, które jest przeznaczone dla wszystkich, lecz szybciej jest ono dostępne dla tych, którzy za nim tęsknią i o nim dniem i nocą myślą. Wszystko zależy od uświadomienia sobie potrzeby szczęścia i wyobraźni. Samo dobro ziemskie to nie wszystko. Źli też pragną dobra dla złych. Trzeba czegoś więcej. Mało dusz pragnie wyższej doskonałości i pozostaje na poziomie umysłu oraz pracy dla upadłej cywilizacji, podejmując ciężkie prace i wysiłki na rzecz śmierci, końca tego życia. Życie człowieka to dopiero początek otwierania się na wieczność. Wszystko przed nami. Nie dajmy się tu zmusić do zapracowania się na śmierć. Dowiedziałem się od ojca Pio, że ziemianinowi wystarczyłoby 4 lub 5 godzin pracy dziennie. Resztę czasu powinien poświęcić na przypominanie sobie wspaniałego nieba, na szerzenie wszelakiej kultury, szlachetności, nowej wiedzy o bycie i stworzeniu. Małżeństwa i rozwody, separacje wcale nie są ważne. Tu chodzi o coś ciekawszego i piękniejszego, o wspólnotę miłości bez miar, takiej miłości, jaka jest w niebie. Przecież w niebie dzieci się nie rodzą i nie ma takich rodzin jak na ziemi. Tam są wszyscy rodziną i kochankami jednocześnie. Małżeństwa wymyślili ludzie. Słowa ojca Pio. W niebie ani za mąż się nie wychodzi, ani się nie żeni, opowiadał Jezus. Materializm. To od niego się zawsze zaczyna całe zło i jeśli ktoś w nim za długo tkwi, zabije sztukę, wolność i uwielbienie. Po oderwaniu się od dużej koncentracji na materializmie można się zbawić podczas jednego życia i nie trzeba będzie szukać nowych mieszkań w kosmosie, który jest jednym wielkim cmentarzyskiem i złomowiskiem. To są konkrety mistyczne i fizyczne. Niech ktoś nie myśli, że zmartwychwstanie z grobu. To bajki głoszone od wieków przez kościoły. Po tylu reinkarnacjach i śmierciach nasze szczątki leżą w różnych grobach na różnych planetach. Które ciało więc ma zmartwychwstać i po co? To nie tak. To fałszywa wiedza, na której Kościół zrobił największy biznes. Zyskał wiernych do dawania kasy i budowania kościołów. Nic więcej. Jezus korzystał za życia, podobnie jak ojciec Pio, korzystał z duchowego ciała. Umiał je materializować, przenosić w inne miejsce, bilokować. Jezus żył na wielu planetach, nie tylko na naszej, by
by pomagać się zbawić dawnym aniołom. Twoim zbawieniem jest odzyskać swój wieczny pałac w niebie, który niepotrzebnie opuściłeś w pradawnych czasach, ale już dzisiaj na szczęście wiesz, że to był twój kaprys i błąd jednocześnie. Wszyscy się kiedyś zbawią, mówił do mnie ojciec Pio. Nie ma dziś na tym świecie prawdziwych kierowników duszy poza paroma. Brakuje przykładów, brakuje świętych Janów od Krzyża, świętej Teresy z Awila, świętego Franciszka z Asyżu, czy świętego ojca Pio, świętego Jana Bosko, świętego Kazimierza Królewicza, świętej Jadwigi, świętej Urszuli, świętej Zofii ze swoimi trzema córkami. Taka niestety jest prawda. Czasy mamy inne. Może trzeba ich wszystkich w sercu wezwać, aby pomogli nam w tym zawikłanym życiu. Kiedyś wspólnie opuściliśmy niebo, to teraz musimy się wspierać w powrocie do niego. Pośrednicy, jako nasi przyjaciele, są nam potrzebni. W świecie świadomości nie może być samotności, jak i w świecie fizycznym jej nie ma. Choć różnie z tym bywa, póki pozostajemy w separacji z Bogiem. Religia w kulturze i rozwoju człowieka mimo wszystko jest ważna. Świeckość i wolność absolutna nie załatwi wszystkiego. Choć narzekamy na religię, to jednak one trzymają ten świat przy nadziei na życie wieczne. Ateizm nie wymyślił życia szczęśliwego i wiecznego, idealnego. Ateizm raczej spłyca duchowość i kulturę, zapomina o duszy i stawia na byle jaką wolność o pewnych, atrakcyjnych formach. Ta droga oczywiście nie jest odpowiednia dla wszystkich. Kto po wielu doświadczeniach zmądrzeje, sięgnie po Boga. Ale niekoniecznie takiego, jakiego głosi żydowska Biblia, a nawet zupełnie nie takiego. Pisma żydowskie nie są centrum świata, podobnie jak idea ich wybraństwa pośród narodów. Z powijakami i przedszkolem w końcu trzeba skończyć. Chyba już dorośliśmy i nie mleka potrzebujemy, ale pokarmu stałego. Są o wiele piękniejsze pisma pozabiblijne, ale trzeba odwagi i serdecznego otwarcia na Boga oryginalnego, a nie na Jehowę, upadłego kosmitę, który zachęcał do zabijania dzieci, niszczenia wiosek i wywoływania potwornych wojen. Co to za starotestamentowy Bóg, który patrzył na to i żywił się przelaną krwią, kazał zabijać zwierzęta na ofiarę dla siebie. Oprzytomnijmy! Historia żydowska to historia Boga wojny i nienawiści. Co innego Jezus. To była piękna dusza. Kapłani, którym kapała z rąk krew, zabili także Jego. Jezus to jedna z najcudowniejszych istot w naszym Układzie Słonecznym. Niebo dla każdego na ziemi znaczy trochę coś innego. Słowa ojca Pio. Bóg tak stworzył nasze dusze, że swoją wyobraźnią, kreacją, zmysłami możesz dotykać Boga na swój indywidualny sposób. Bóg kocha wszystkie odmienności dusz i ciał i wszystkie akceptuje, bo sam nadał im takie mistyczne atrybuty. Bóg nie uznaje sztampy, co innego kosmici i stworzyciele galaktyk, czyli upadłe dzieci Boga. Klonują i reprodukują wszystko, jak popadnie. Ale w końcu i oni zmądrzeją, zrezygnują ze swojego pysznego uporu naukowego i uznają wyższość inteligencji Boga nad swoją fatalnie stworzoną naturą kwantowo-biologiczną. Idzie nowe zrozumienie rzeczywistości. Zbyt długo ludzkość żyła bez prawdziwego Boga. Dlatego tak głęboko i niemal po uszy zakopała się w piasku materii i odmętach ludzkiej tradycji. Kiedyś spytałem ojca Pio, czy za życia poznał tajemnicę materii. Odpowiedział: tak.
Już za życia żył jako istota zmartwychwstała. Bilokował, przenosił się, przechodził przez ściany. Po śmierci materializował się w różnych miejscach. Dokonuje tego do dziś. Świętym uwierzą wówczas, kiedy tam, gdzie panuje nienawiść, wprowadzać będą miłość. Tam, gdzie jest smutek, dadzą radość. Tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję. Tam, gdzie panuje krzywda, jedność. I nie tyle szukać będą pociechy, co pociechę dawać. Tak pouczał święty Franciszek z Asyżu. A jednak w pewnych religiach niektórzy uważają się za świętych i wysadzają się w powietrze, by innych zabić z zazdrości o to, że wyznają inną religię. Która religia jest święta? Wszystkie nakłaniają do zabijania. Nawet ostatnio buddyści biją się z muzułmanami. Ojciec Pio powiedział mi, że na ten zły czas katolicyzm jest najwłaściwszą religią na tej planecie. Oby tak było i oby się nie zabijali z powodu dogmatów religijnych. W szlachetnej miłości nie ma cienia niedoskonałości, ponieważ w niej zawiera się wszelka gościnność, godność i uprzejmość. Jeśli robi się coś odwrotnego, prowokującego, co nie naprowadza na szlachetność, to nie jest to prawdziwa miłość, ale oszukiwanie. Światło, które nie oświetla, powoduje ciemność, czerń. Niektórzy widzą czerń jako atrakcyjne, chwilowe ognisko światła. Nie zdają sobie sprawy z tego, jakie będą skutki, raczej marne i niebezpieczne dla życia w kulturze i spokoju. Jeśli mowa o reformie, o odnowie społeczeństwa, musi być mowa o takiej miłości. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a przy tym nienawidzi brata swego, jest kłamcą. Aby pokonać niepokoje, należy pokonać najpierw siebie, swoje uczucia i umysł, własne poglądy i upór. Wszystko, co jest na zewnątrz, nie zagraża nam tak mocno, jak to, co jest w nas. Wszystko, co jest w nas, jest źródłem niepokojów. Gdybyś przestał reagować na świat, nic by cię nie bolało, nie odczuwałbyś żadnego konfliktu. Gdybyś stał się martwą laską, o której wspomina święty Ignacy Loyola, byłoby wszystko w porządku. Emocje nie byłyby tak silne. Ale ty jeszcze za bardzo kochasz wrażenia o niskiej amplitudzie, które czasem uderzają w ciebie i innych jak bicze. Wtedy reagujesz niepokojem, rada. Lepiej ciesz się, kochaj i obserwuj świat, a on ci wielkiej krzywdy nie wyrządzi. Bądź cierpliwy, a gdy trzeba, uciekaj. Zmysły ciała mogą zamienić się pod wpływem pracy duchowej na zmysły o wiele wrażliwsze w percepcji subtelności ducha. O tak, aby patrzeć i nie widzieć, słuchać i nie słyszeć, dotykać i nie czuć ciałem, ale duszą. Cokolwiek robisz, i tak dusza to odczuwa. Ona jest twoją świadomością tu i teraz, a zmysły pokazują jej chłonne istnienie. Cierpliwość umysłu jest najlepszym lekarstwem na wszelkie choroby i niepowodzenia, które mogą człowieka spotkać z takiej czy innej przyczyny. Ale to też nie oznacza, aby nie podejmować błyskawicznych decyzji. Czasem sekunda decyduje o tym, co będzie potem, szczególnie na jezdni, ale w zwykłym życiu też trzeba trwać w błyskawicy, uczuć i myśli. Spokojowi duchowemu to nie zaszkodzi.
Miłość ze wszech miar jest cierpliwa. Kto dąży do wyzwolenia, musi się przekonać o tych cechach miłości i zawierzyć im do końca. Ale w życiu nieraz trzeba wziąć nogi za pas dla osiągnięcia większego dobra. W takich przypadkach cierpliwość musi i powinna przegrać, kiedy trzeba się ratować. O mistyce i jej alchemii dziś się już nie pamięta, a to poważny błąd duszy, które wcielają się tu na ziemi w białko, węgiel, w całą tablicę pierwiastków Mendelejewa, w bioprądy natury kosmicznej. A zbawia tylko mądra myśl i szlachetne uczucie, nic więcej. Jeśli dusza przebywająca w ciele nie odnajdzie samej siebie i nie obumrze, nie spokornieje i nie odda się nauce światłości, odejdzie z niczym. Opuści ciało, pozostając tak brudną, jak była przedtem, i idzie znów do czyśćca, do kołchozu galaktyk, aby znów podjąć kolejną próbę poznania Boga. Dobry Bóg, przyjaciel naszego życia, wie, co nam jest najbardziej potrzebne. Dlatego stara się nas chronić przed koncepcją myślenia materialnego, uważając za niebezpieczne dla naszego duchowego rozwoju wikłanie się w materializm, prawo, religię, ideologię, karierowiczostwo, politykę, sukcesy czy ego. Gdy zrozumiemy niedoskonałości natury materialnej, zaczniemy się zbliżać do drugiej strony życia, tej lepszej. Dopóki nasze wysiłki w społeczeństwie skupiać się będą wyłącznie na nauce materialnej, na ekonomice i gospodarce, dopóty będzie tak, że społeczeństwo wcześniej czy później się wykolei. To jest pewne. Specjalnością społeczeństwa wykształconego materialistycznie jest to, że społeczeństwo to jest społeczeństwem pysznym, zapatrzonym w postęp i własne siły. Jest nietolerancyjne i zimne. Takie społeczeństwo jest demokratyczne na własny użytek. Jest społeczeństwem drapieżców i złodziei. To się daje zauważyć w każdym cywilizowanym państwie. Tam te okropności się nie kończą. Czasem ludzie czynią to w togach i białych rękawiczkach. A wystarczyłoby do materialnej nauki dodać miłość i ducha wiecznego, boskiego. Człowiek rodzi się na ziemi po to, by się zbawić, nie dorobić. Słowa ojca Pio. Wiara jest nauką pokory, a pokora promieniem dla wiedzy o nieskończoności naszego życia. Człowiek kształcony pokłada nadzieję w wytwarzaniu. Człowiek wykształcony i oświecony wznosi się wyżej w samoczynność i bezwarunkowość, twórczość, sztukę dla miłej i sympatycznej zabawy lekkością bytu. Najwięcej zależy od nas samych. Bóg dał nam wolność i w tej sprawie dotrzymuje słowa, a jednocześnie głowi się nad tym, jak nas stąd zabrać z powrotem do nieba. Kosmos tak nam się podoba, że ciągle pragniemy tu pracować i tu umierać. Trzeba to przemyśleć. Po co, dlaczego i za co? Trzeba zrobić wszystko, by być jeszcze bardziej szczęśliwym, by widzieć więcej piękna i prawdziwego bogactwa. Może nam się uda sięgnąć po bogactwo i piękno nieba. To jest możliwe. Twoja wierność. Siedzę tak i myślę, a w środku swego wnętrza czuję płomień, jak gdyby słońcu wyrwany. To ogrom twoich niebieskich źrenic. Czuję, jak patrzysz i przenikasz,
do głębi pokłady mojej duszy. Czuję, jak panujesz. Utkwiłeś swój wzrok w moim wnętrzu i wspierasz go niewzruszenie. Pytam, dlaczego nie odpoczniesz? Dlaczego nie przymkniesz choć na chwilę swoich powiek? Przecież na proch patrzysz. Jesteś przez to świadkiem tylu moich niedoskonałości. Nie smuć, Panie, swego wzroku. Odwróć go ode mnie. Wiem, że mnie kochasz, że obiecałeś wierność. Ufam Ci, Panie, choć nie potrafię. Wierzę, lecz brak mi wiary. Pragnę dobra, ale z wielkim trudem je czynię. Kocham, choć kochać nie umiem. Sprzątanie domu czasem więcej znaczy dla ducha niż jakiekolwiek inne zajęcie. Lepiej jest zacząć od ciała i zakończyć na duchu, niż odwrotnie. Ale to odwrotnie jest również drogą. Cały czas uczymy się wszystkiego po kolei i przez wszystko przechodzimy, aby zmądrzeć w stosunku do prawdy absolutnej i przy niej się kiedyś ogrzać i pozostać tam na zawsze. Wolność jest niezwykłym darem, który powoduje, że wybieramy, co chcemy, z korzyścią lub nie. Szukamy eureki lub od niej uciekamy, to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze, że myślimy, to jest ten cud duszy. W końcu nasze myśli połączą się z wszechwiedzą, a ona jest dostojna, tryska świeżością, niesamowitą zabawą w oczarowaniu i uwielbieniu. Odcięcie państwa od religii to tak, jakby zabrać matce dziecko. W systemach kosmicznych nie da się tego zrobić, ponieważ religia, nawet ta fałszywa lub skrzywiona, to jednak droga do Boga. Bez religii świat by całkiem eksplodował. To nieprawda, że bez religii świat byłby lepszy. Absolutnie nie. Nie mamy wielkiego wyboru. Religie również nas męczą i podżegają. Tak samo jak systemy świeckie, naukowe i edukacyjne. Taki mamy tutaj, w tym kosmosie, system i tego się już nie da zmienić. Świeckość zawsze będzie się mieszała z religią. Szkoda tracić energię na walkę, bo ostatecznie i tak nikt nie wygra. Lepiej współpracować, trzeba robić tak, aby było lepiej żyć. Trochę religii i trochę świeckości potrzeba, by poczuć Boga i wolność w Nim. Takie mamy potrzeby na razie. Rozważanie o cierpieniu może być przyjemnością lub naturalnym cierpieniem. To zależy od percepcji w duszy. Radio, prasa i telewizja powinny być mądre oraz obiektywne, a przede wszystkim powinny być otwarte na duchowe media. W przeciwnym wypadku możemy się pożegnać z prawdziwą wolnością i możliwością dochodzenia do prawdy. Uczucie myśli wzniosłej jest potrzebne w każdym czasie i na każdej materialnej planecie. Spotkanie z mędrcem to prawie spotkanie z Bogiem, ale to nie jest jednak Bóg, tylko marny anioł, który musi zdobywać wiedzę i mądrość ograniczoną. Nawet mędrca obowiązuje pokora i niewiedza. Dobrze o tym wiedzieć. Zło w kosmosie jest wszędzie, ale dobra jest jeszcze więcej. Mimo to skłaniamy się do ulegania oczarowaniami fikcyjnym dobrem. Trzeba nauczyć się rozróżniać, nieustannie szukać dobra i za nim podążać. Zwierzęta niewiele różnią się od nas. Myślą i są inteligentne.
Kocham bardzo każde zwierzę. One są ponad światło i kwarki, ponad mechanikę kwantową, ponad prąd i gaz, które ludzi często zabijają. Wszystko, co nas zachwyca i zabija jednocześnie, opracowane zostało przez kosmiczny anielski mózg. Właściwie to wszystko jest tu źle stworzone. Dlatego każdego dnia słusznie narzekamy. Póki co żyjemy w raju utraconym, więc nie ma się co dziwić. Tak jest i będzie aż do śmierci, oby tylko gorzej nie było. Magnetyzm materialny wciąga nas w widzialny kosmos, który kiedyś się skończy, gdy zakróluje prawdziwa miłość i zabierze nas do duchowej materii w niebie. Niebawem odzyskamy widzenie piękniejszego świata, planet, galaktyk Boga, czyli oryginalnego nieba. Wówczas będziemy bardzo szczęśliwi. Ten obecny świat został przez aniołów stworzony na wzór tamtego, ale nie wyszło nam, aniołom. Dlatego widząc tyle zła w kosmosie, mówi się o jego skażeniu, przede wszystkim wiedzą, grzechem pierworodnym całej natury kosmicznej. Musimy się więc jak najszybciej stąd wydostać, by wiecznie nie powtarzać życia za życiem w tym niekorzystnym dla duszy środowisku. Rodzimy się tu z zamiarem odnalezienia tamtego, wiecznego, pięknego świata. Czy odnajdujemy go? Nie każdy jest w stanie zaraz go odszukać. Bardzo trudne zadanie i prawie niemożliwe do zrealizowania. Jak wielbłądowi przejść przez ucho igielne? Za duże przywiązanie do tego świata, który stanowi skuteczną zasłonę i zarazem zachętę, by nie szukać żadnego innego. Tak działa oszustwo wiedzy, fotonów, zaprogramowanych komórek pamięci materii. Nie programował tego Bóg, ale jego dzieci. Dlatego nie ma zaufania do nich. Skrzywdzili wszystkie dusze, które dały się wciągnąć w ich niewiedzę, stwarzając tak potworny kosmos. Jezus próbuje nas zbawić od tego pozbawionego wiedzy i miłości świata. Cud to zauważyć sens swojego codziennego życia, widzieć jego przyczyny i skutki, skąd się życie wzięło i w jakim kierunku podąża lub podążać powinno.